Blast, moi drodzy, tak jest. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a dzisiaj przyszedł najwyższy czas, abym zabrał się za kolejny let's play na moim kanale. Tym razem nie jednoodcinkowiec, a jest to pełnoprawne. Zagrajmy w Jaś Fasola na PlayStation 2 albo Mr. Bean na PlayStation 2. Oczywiście jest to już nasz, w zasadzie można by powiedzieć, trzeci let's play, jeżeli chodzi o tym razem jesień 2021. Jest to pierwsza gra z firmy Blast, która jest dosyć znana z takich bardzo wyjątkowych i ciekawych tytułów. Oczywiście wciskamy sobie X, jak najbardziej, tak? Tutaj sobie przechwycę konsolę. Ustawimy sobie na tak. Oczywiście, jak najbardziej tak. I proszę bardzo, oto nasze główne menu, które jest dosyć, muszę przyznać, bardzo ciekawe. Fajna w ogóle muzyczka sobie w tle tam leci. I dobra, mamy tutaj 5 różnych trybów. Oczywiście mamy story mode, czyli fabułę, innymi słowy. Mamy minigry, tutorial, movie clips oraz opcje. Ale żeby nie było, że jestem, nie wiem, tutaj jakiś gołosłowny i wychodzi jakaś tutaj desynchronizacja, tak więc... Dół, góra, 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 dół, góra. I zjeżdżamy sobie w opcje. Muzykę mamy podgłośnioną, efekty również, wibracje ja bym sobie wyłączył. I tak to wszystko w sumie jest gitara. Tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania, bo nie mamy co tutaj zagłębiać się w tutoriale. Chociaż dobra, tutorial moglibyśmy zrobić sobie. The left analog stick moves Mr. Bean around the game. He can move forwards, backwards, left and right. Moving the right analog stick allows you to move the camera around like this. Okej, okay, narrator nam tutaj tłumaczy, o co chodzi. Myślałem, że to jakiś poziom tutorialowy jest. Okej, okay, dobra, ja tutaj się nie odzywam. The X button will make Mr. Bean jump. This is especially useful when avoiding dangers and obstacles. It's also good for grabbing collectible items. Press the square button and Mr. Bean will use a weapon. You'll need this to get rid of any pesky critters Mr. Bean comes across. L1 and L2 scroll through your available weapons so you can choose the best one for the job. The circle button allows Mr. Bean to pull and push certain objects. Sometimes this is the only way you'll get past certain obstacles. Pressing the start button will pause the game and show you information about the level you're on and also how many items you have collected so far. Dobra, jesteśmy w takim razie po tutorialu, więc tutorial nam tylko przedstawił kontrolki tej gierki, więc ja, wiecie, ja tam wam będę po drodze przypominał oczywiście, jak się gra w tę grę dla osób oczywiście ciekawskich. No i dobra, no to co, myślę, że bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie story mode. Tutaj oczywiście mam testowy save, jak najbardziej tak. Tak więc to jest fabuła tej gierki, po prostu Jaś Fasola zgubił puzzle i naszym zadaniem jest odnalezienie 48 puzli oraz 1000 kocich herbatników. Dosłownie one się chyba kocie herbatniki nazywają czy coś takiego, ale ja nie o tym. Moi drodzy, pozwólcie, że ja wyjdę sobie z gry i zapiszę sobie jakby, no nazwę jakoś swój save, bo ja nie chcę się nazywać profil 1, bo to troszeczkę byłoby głupie w mojej opinii. O, dokładnie, mogę sobie teraz oczywiście nazwać save, tak więc poczekajcie, ja sobie podpiszę się elegancko. No, i to ja rozumiem, to ja rozumiem. Możemy sobie oczywiście wybrać Jasia Fasolę oraz tą jego... Kurde, nie pamiętam jak ona się nazywa, ta jego dziewczyna, ta jego koleżanka w sumie. Nie, chyba to była dziewczyna Jasia Fasoli z serialu animowanego, tak mi się przynajmniej wydaje, ale my sobie będziemy grali oczywiście naszym Jasiem Fasolą, dlatego że no w końcu to jego imię jest na w tytule jakby tego odcinka, jakby tej serii i tej gry, tak więc no, możemy sobie zacząć gierkę. Dobra, to już widzieliśmy i zaczynamy sobie oczywiście giereczkę, już zaczynamy główną fabułę. W ogóle skąd mnie w ogóle naszła ochota na nagranie tej serii?
Ja już dawno planowałem nagrywać Jasia Fasola na kanale. Bardzo od dawna chciałem nagrać tę gierkę, bo zainspirował mnie Energik do tego. Tak jest, zagrajemy w krapa i tak dalej. Stwierdziłem, że zapoznam się z produkcją, czy aby na pewno to jest faktycznie taki krap, jak Energik mówił. I muszę przyznać, że nie jest aż taka zła ta gierka. Ma oczywiście swoje problemy ze sterowaniem i detekcją kolizji, ale tak to uważam, że nie jest jakaś taka zła. Dobra, miejsce, w którym się znajdujemy, to jest Garden Entrance i musimy pójść sobie oczywiście do przodu. W tle oczywiście, jak możemy usłyszeć, tam jakaś chyba po cichu muzyczka sobie leci, a jak nie, to pewnie jakieś dźwięki są. No i tak oto prezentuje się nasza pierwsza lokacja, Garden Entrance. I mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery drzwi. Ale niestety mamy tylko trzy poziomy, jeżeli chodzi o Garden Entrance. Dlatego, że za tymi drzwiami kieruje się Sewer Entrance. I Sewer Entrance to są oczywiście kanały. Tak więc do kanałów będziemy mogli się dostać, ale to za jakiś czas. Na początku zaczniemy The Hunt Begins, czyli pierwszy poziomik. Jak ja planuję nagrywać tę serię? Tę serię będę troszeczkę inaczej nagrywał niż dotychczasowe serie, bo zawsze nagrywałem to w sesjach nagraniowych. Tutaj nie mam zamiaru tego już robić. I ta seria będzie nagrywana tak jak za starych dobrych czasów odcinki, czyli powiedzmy dwie plansze albo trzy plansze na odcinek i koniec odcinka. Będę starał się zmieścić w limicie 40 minut, czyli być może ten odcinek zrobimy sobie pierwszy poziom, a w drugim odcinku zrobimy sobie drugi poziom, albo dzisiaj zrobimy pierwsze dwa poziomy, bo tak też może być. Tak więc tak, tak się oczywiście nasza grafika prezentuje. No nie jest to może grafika wysokich lotów, ale uważam, że jest ona całkiem w porządku. Jak na grę o kreskówkowym Jasiu Fasoli, to uważam, że wygląda ona bardzo fajnie. Przeciwnicy to tutaj, jak widzicie, na razie jest krecik, tam sobie pszczółka lata. W tle mamy bardzo ładny krajobraz przy okazji. No i mamy sprężynkę, na której możemy sobie tak o podskakiwać, tak o z nudów. No, bardzo fajna, że tak powiem, czynność, nie powiem, że nie. Tak więc idziemy sobie dalej do przodu. Mamy oczywiście na drodze różne przeszkadzajki, jak na przykład właśnie te grabie, które spowodują, że kiedy w nie wejdziemy, no to Jaś oberwie. A tak to możemy sobie iść. Jeżeli chodzi o kontrolki, no to X-em się skacze, kwadratem się atakuje, trójkątem w zasadzie będziemy mogli chyba zmieniać bronię. Kółkiem jeszcze nic nie robimy. L1, o, L2 robimy właśnie taką, mamy małą zmianę między, że tak powiem, różnymi power-upami, różnymi umiejętnościami. I to tyle na razie. O, żabka, siema. A, żabka nas oczywiście może zaatakować, okej. Tak więc idziemy ku przygodzie. Tak więc planuję gierkę robić na 100%, od razu mówię, bo w gierce musimy zdobyć 3 puzzle, Jezus Maria, 48 puzzli i 1000 kocich herbatników. No i przy okazji musimy klucze zbierać po drodze. Na co są w ogóle te klucze? Te klucze są nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli właśnie zdobywać te puzzle. Oczywiście po drodze również są minigierki, które również będziemy sobie robić. To oczywiście, jak widzicie, jest checkpoint. I mamy tutaj TNT lub po prostu skrzynki z logiem firmy Blast, czyli, że tak powiem, najlepszej firmy tej dekady. I ogólnie jakby, jeżeli chodzi o retro gierki, to najlepszej firmy ever. Najlepszego dewelopera. Nie no, oczywiście żarty żartami, ale szczerze powiedziawszy, to jak patrzyłem na niektóre gry firmy Blast, to nie wydają mi się, mówię, one takim krapem, jak to właśnie Energik przedstawiał. I absolutnie nie mówię tutaj, że jakby każdy ma prawo przedstawić swoje zdanie, nie? Ale ja oczywiście nie jestem ciemniakiem i wiem, że jakby seria Zagrajmy w Krapa jest bardzo często robiona w bardzo takim satyrycznym wykonaniu, tak więc podejrzewam, że Energik, mi się tak przynajmniej wydaje, że takiego nie uważa jakby te gry za aż takie mocne krapy. No może poza Limbo of the Lost, ale tak to nie wydaje mi się, że taka gra jest jakimś takim naprawdę krapem, którego trzeba, nie wiem, spuścić w kiblu, brzydko mówiąc. No i tutaj mamy bardzo proste zadanie, które polegało na tym, że mieliśmy jakby ten klocek przesunąć na tą zapadnię. No i dzięki temu się nam tam drzwi otworzyły. Zbierając misie, to będziemy tak naprawdę zbierali nasze życie, ponieważ misie, te trzy misie w
Ja teraz wam zasłaniam, tak więc ja na chwilę zniknę. Te trzy misie, które widzicie teraz na ekranie, one są naszymi żyćmi. Po prostu, kiedy stracimy te trzy misie, to jest game over. No, chyba że spadniemy w przepaść, no to wtedy z automatu mamy game over. Ale na przykład, no nie, podejdę do tych grabi. No, jak widzicie, kawałeczek żyćka straciłem, tak więc... No, musimy, że tak powiem, uważać i bardzo pilnować tych życiek. Ale tak, to muszę przyznać, że gierka... Zagrałem sobie wczoraj w ogóle na live Jima, swoją drogą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli Jim to będzie oglądał. I... Moje zdanie na temat tej gierki się nie zmieniło. Dalej uważam, że jest to gierka z potencjałem, aczkolwiek no, wiadomo, no, nie możemy nazwać tą gierką najlepszą gierką, jeżeli chodzi o erę PlayStation 2, no bo wiadomo, są lepsze gry. Ale myślę, że takim przeciętniakiem śmiało bym mógł tę gierkę nazwać, przynajmniej ja tak uważam. Tutaj mamy bardzo fajną florystykę, między innymi chodzi mi chociażby o takie kwiatki lub krzaki, czy nawet drzewka. Bardzo mi się to oczywiście podoba. Lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. No i ławeczka, do której oczywiście nie możemy wejść, no bo po co? Po co mamy sobie usiąść, po co mamy sobie odpocząć, skoro możemy przechodzić przez cierpienia i męki? W ogóle z ciekawości, ile mam? 42 na 100 oraz 0 na 3 puzzle. Mamy 26% ukończonego poziomu. Tak więc idziemy sobie dalej. Ogólnie, jeżeli jesteście ciekawi, to naprawdę polecam wam pobrać sobie tę gierkę i samemu oczywiście w tę gierkę zagrać. Nazywa się ona po prostu Mr. Bean i tyle, na PS2. Ona jest ekskluzywnie na PS2, tylko i wyłącznie. Aczkolwiek... Ja nazywam to po polsku Jaś Fasola, no bo wiadomo, jest to znana nam postać w Polsce. Ogólnie, jeżeli chodzi o Jasia Fasolę, a bo dobra, to ja zaraz oczywiście opowiem. No, no właśnie, trzeba było otworzyć sobie bramę. To jest oczywiście, to było bardzo ważne, że tak powiem, wyciszenie się, dlatego że gdyby nie to wyciszenie się, no to cały efekt byłby zepsuty. A wiecie, trzeba się skupić, trzeba się wczuć w tą gierkę. Oczywiście, że tak. Nie, ale tak na serio, może teraz opowiem w ogóle moją historię, jak zapoznałem się z Jasiem Fasolą. Otóż ja z Jasiem Fasolą zapoznałem się właśnie za dzieciaka, kiedy to mojego dobrego kumpla, przyjaciela, z którym mogę powiedzieć śmiało, że się wychowywałem. Spotykaliśmy się dosyć często i czasami jakby nudziliśmy się, to lubiliśmy sobie właśnie oglądać telewizję i natrafialiśmy właśnie na różne kreskówki. To jest coś, jak opowiadałem wam historię w SpongeBobie, w Nostalgii w Pysk. To tam właśnie wam opowiadałem, że właśnie z tym samym moim kumplem, przyjacielem oglądaliśmy sobie właśnie niemiecką telewizję i tam często leciał SpongeBob. No i również leciał Jaś Fasola, ten, którego teraz widzicie, ta animowana seria. I była to seria, która, przyznam szczerze, bardzo mnie zainteresowała i było moim ogromnym, wielkim marzeniem, żeby to pojawiło się w Polsce. I z tego, co się orientuję, chyba na Nickelodeon albo na ZigZap była premiera Jasia Fasoli kreskówkowego w Polsce. Tylko nie pamiętam, czy tam właśnie Jaś Fasola się w ogóle odzywał, bo ja wiem, że w serii filmowej, tej takiej nie kreskówkowej, tylko w prawdziwym Jasie Fasoli, to tam dosyć często były momenty, gdzie się odzywał. Ale nie wiem, jak w kreskówkowym. Oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, że osoba, która gra Jasia Fasolę, to jest Rowan Atkinson. O, chyba tak się wymawiał. Rowan Atkinson. Bardzo lubię aktora grającego Jasia Fasolę. Uważam, że spełnia się w swojej roli i bardzo dobrze ją odgrywa. Czasami nie wiem dlaczego, ale trzeba tak jakoś dziwnie ten klocek ustawiać, żeby drzwi załapały, żeby mogły się otworzyć. Aha, i od czasu do czasu będą takie, że tak powiem, znaki, które będą nas przed czymś ostrzegać. No tutaj będą nas ostrzegać przed psami lub przed psem, który tutaj gdzieś może wystąpić, tak więc lepiej uważać. A, no to mamy tutaj już pieska, no to okej, no to sprawa wyjaśniona. Oczywiście, tak jak mówię, no oglądaliśmy sobie tego Jasia Fasolę w wersji niemieckiej, wszystko fajnie i tak dalej. Ale największą nostalgię to mam właśnie do Jasia Fasola, tego prawdziwego, tego filmowego Jasia Fasoli.
który uważam, że naprawdę był w porządku i często i gęsto lubię sobie do niego wracać z perspektywy czasu. Był nawet jeden odcinek z Jasiem Fasolą, gdzie to Jaś Fasola spotkał się z jakimś kolesiem i tam jakby był w muzeum i zniszczył jakąś tam rzeźbę, że on tam kichnął i potem zamazał i była ona zniszczona. Może ktoś z was będzie się orientował, o czym mówię. Ja niestety już nie pamiętam, co to był za specjalny odcinek. W każdym razie pamiętam, że jak to pierwszy raz oglądałem, no to tarzałem się ze śmiechu. Dobra, mamy tutaj skrzyneczkę. Kiedy wciśniemy kółko, to będzie tutaj oczywiście opis, że jest to zamknięta skrzynia i żeby ją otworzyć, potrzebujemy znaleźć kluczyk. Więc nic bardziej mylnego, że tutaj mamy oto kluczyk. Na tej oto taczce, która tutaj jest. I teraz możemy sobie wskoczyć na trampolinkę i wcisnąć kółko. I proszę bardzo. Dokładnie tak. Mamy pierwszy z trzech puzli. Jeszcze musimy znaleźć dwa. Te poziomy mogą trwać troszeczkę. Dlatego mówię, nie zdziwię się, jeżeli to będzie wyglądało tak, że będę robił jeden odcinek na jeden poziom. Dlatego, że i tutaj zapomniałem tego, co chciałem powiedzieć. Dlatego, że ja robię 100%. I przez to, że robię te 100%, to może wyglądać to tak i może to się prezentować tak, że no będą to trochę dłuższe odcinki. Muszę też oczywiście uważać na swój stan zdrowia, no bo może to się różnie skończyć. I teraz tak, mamy tam checkpoint. Zbierzemy sobie ten checkpoint, bo nie chciałbym z tamtego końca... O właśnie. Przy okazji, często to jest niestety problem, jeżeli chodzi o Jasia Fasolę. Czyli po prostu Jaś Fasola często i gęsto się ślizga po takich tych. To jest coś a la syndrom Crasha Bandicoota z Crasha jedynki. Aczkolwiek taki bardziej upośledzony, bym powiedział. Co nam ten znak będzie mówił? Aha, czyli po prostu musimy uważać, dlatego że możemy się spierniczyć w dół, jak przed chwilą nawet zauważyliście. Ja będę oczywiście manipulował troszeczkę kamerą, gdyż ustawienie kamery, jeżeli chodzi o tę grę, jest bardzo ważne. Dlatego, że jeżeli nie ustawimy sobie odpowiednio kamery, no to może to się dla nas skończyć dosyć niefajnie, prawda? Prawda. Okej, mamy tutaj kolejną czapkę piracką. Sobie weźmiemy. I teraz tak. Kwadratem atakujemy tym gazem pieprzowym, albo gazem na komary, jak chcemy sobie to nazwać. Teraz, kiedy podejdziemy sobie do tego oto posągu i wciśniemy kółko, to mamy bonusową planszę. Bonusowa plansza polega na tym, że będziemy musieli złapać 20 tych kretów. Tak więc myślę, że nie ma tutaj co do gadania. Wciskamy kółko i jedziemy z koksem. To jest taka mała przerwa, jeżeli chodzi o samą planszę. Tak więc, tak jak tutaj nam powiedziano, musimy znaleźć oczywiście krety. One są rozmieszczone na tej oto minimapce, którą widzicie. Ja postaram się to w miarę fajnie ogarnąć. Będę oczywiście jak najwięcej tych kretów zbierał, ponieważ im więcej, tym lepiej, tak przynajmniej mi się wydaje. Oczywiście za te dodatkowe bonusowe poziomy, z tego co pamiętam, nic nie dostajemy. Tak więc to jest w ramach takiej ciekawostki robione, aczkolwiek myślę, że warto to zrobić, tak przynajmniej mi się wydaje. Być może, oczywiście nie jest to pewne, ale zrobimy sobie z historii tej kobity Jasia livestream, bo uważam, że fajnie byłoby zobaczyć jej gameplay, o ile to nie jest tylko zwykłe zdjęcie jako zdjęcie save'a, bo często może być coś takiego, że po prostu to było, znaczy, bo często. To ja się oczywiście poplątałem, oczywiście jak zwykle. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tamto zdjęcie tej dziewczyny Jasia lub narzeczonej mogło być po prostu zwykłym zdjęciem, niekoniecznie musi zwiastować to, że będziemy jakby grali nią. Aczkolwiek mój, że tak powiem, zagrajmerski nosek już od dawna jakby wyczuł, że chyba będzie można nią grać, tak więc zostawimy sobie ją chyba na livestreamy. Tak mi się wydaje, że to będzie dosyć spoko opcja. A wy w ogóle opowiedzcie, jakie wy macie wspomnienia z tą grą, bo może ktoś tutaj jest, oglądając ten filmik, to grał kiedyś w tę gierkę. Jeżeli ktoś grał w tę gierkę, to śmiało napiszcie mi, co sądzicie na temat tej gierki, tej produkcji, bo ja jestem po prostu ciekaw. Oczywiście, jeżeli chodzi o kontrolki, to tutaj X-em musimy jakby łapać odkurzaczem te krety.
Tak więc podchodzimy do norek i X wciskamy, nic więcej, nie potrzebujemy żadnych trójkątów, selektów, ani innych takich pierdół. Po prostu X i tyle. Time up. Dobra, ale i tak zebraliśmy sporo. Dokładnie tak, możemy sobie stąd wyjść. Tak więc ten bonusowy poziom mamy zaliczony. I przy okazji sobie nam tutaj gierka się zasejwowała. Tak więc jeżeli zdążymy po tym poziomie, to zrobimy sobie jeszcze jeden poziom. Jeżeli nie, no to po prostu na tym poziomie sobie zakończymy. I następny odcinek zrobimy sobie troszkę dłuższy. Myślę, że to będzie dobre jak na taki powrót znowu do let's play, dlatego że, znaczy w sumie to nawet nie taki powrót, no bo ja cały czas robię let's play, tylko że ostatnio robiłem jednoodcinkowce. Natomiast tutaj robimy teraz pełnoprawne Zagrajmy Wy. Tak więc jeżeli ktoś z Was miał kiedyś możliwość zagrania w tę gierkę, to opowiedzcie o Waszej historii, zapoznania się z tą produkcją, bo wydaje mi się, że możecie mieć oczywiście jakieś ciekawe spostrzeżenia dotyczące tej gierki. Tutaj niestety gierka bardzo lubi zwalniać, to jest niestety problem jakby samej w sobie gierki już. Albo ewentualnie może emulator tak świruje, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zbieramy sobie dalej nasze kocie przysmaki. Skoczymy sobie, oczywiście, że tak. Dokładnie, uwaga na pszczoły, ponieważ pszczoły mogą być, że tak powiem, bardzo kąśliwe. A my nie lubimy jak pszczoły kąsają. Chyba nikt normalny nie lubi, chyba że są takie osoby, które lubią jak pszczoła ukąsi, wtedy, nie wiem, jest buba i boli generalnie. No to może ktoś taki jest, no nie wiem, ja generalnie nie lubię, ale to jest moje jakby zdanie. I dobra, trzeba będzie teraz zebrać pozostałe te dwa kocie przysmaki, tak więc szybko lecimy do góry. Bo nie chcę potem zbierać klucza i z powrotem tu wracać. Lepiej od razu wszystko zebrać, póki jest na to możliwość i póki jest na to czas. Aha, to jeszcze jeden. No i elegancko, dobra, możemy teraz iść. Jakby ktoś się zapytał, dlaczego mam taki czerwony ryj, to jest dlatego, że słońce świeci za oknem i niedawno padało i teraz chyba najwidoczniej pogoda stwierdziła, że poprawi się. No ale no niestety, nie ze mną te numery. Ja nie będę, nie mam zamiaru odsłaniać okien, tak więc macie na razie takie naturalne światełko, aczkolwiek za jakiś czas będę starał się ogarnąć lepsze oświetlenie. Elegancko. Dobra. Dobra, wiem jeszcze na co mamy zrobić. Wiem co jeszcze musimy zrobić. Jestem głupi. Przecież trzeba jeszcze sobie otworzyć bramę. No oczywiście, że tak. Przecież klocek trzeba przesunąć. Czyli tak czy siak w zasadzie wracamy się w tę samą stronę. Przesuwamy do przodu, oczywiście, że tak. Dobrze. Dobra, teraz możemy sobie zejść na dół. Oczywiście, że tak. Uważamy na pszczoły, bo pszczoły zaraz nas ukąszą i będziemy spuchnięci. Ile mamy w ogóle? Jak wygląda nasz status? 2 na 3, 80 na 100 i 75% poziomu ukończonego. Dobra. Auć. To trochę bolało. Tutaj radzę uważać na pieska, bo piesek z reguły bardzo przypomina pasywne stworzonko, aczkolwiek jak się do niego podejdzie, to cię dziabnie i ja bym wolał uważać, ja bym nawet preferował uważać, bo nigdy nie wiadomo, jak skoro żaby mogą cię zaatakować, tutaj wszystko co skacze może cię zaatakować. Co tutaj będziemy mieli za informacje? A, znowu informacja z pieskiem, czyli znowu piesek tu łazi. No jak widzicie, nawet tym razem dwa psy są. Ale gra tutaj zwolniła, o Jezus Maria. No czasami niestety gierka będzie miała takie problemy ze stabilnością. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkodzi. Ja to ogólnie nagrywam z emulatora PCSX 2, tylko że z wersji 1.6. Dlaczego z wersji 1.6, pewnie się zapytacie. Z takiego powodu, że wersja 1.5 bardzo często powodowała, że musiałem
biegać, jakby biegać, no zmieniać cały czas grafikę, żeby dostosować do płynności. A teraz sobie ogarnąłem dzięki Jimowi takie fajne ustawienia, które sprawiają, że nie muszę jakby zmieniać ciągle ustawień i modlić się o to, żeby gra chodziła w płynnie, ale w gównianej jakości. Teraz przynajmniej będziecie mogli zobaczyć gierkę w całkiem ładnej jakości. I przynajmniej płynna w miarę będzie, nie? Bo oczywiście od czasu do czasu zdarzą się momenty, gdzie gierka straci swoje klatki na sekundę. Ale to tylko takie malutkie momenty, tak więc o to nie musicie się martwić, że to jakoś często się będzie dziać. Dobra, czyli już nam nie dużo brakuje. O, to zrobione idealnie było. A, dobra, tutaj musimy uważać, żeby do wody nie wpaść. Jasna sprawa, bo ponieważ tutaj są rybki, które mogą nas pożreć. O, i misiek, elegancko, dobra. Co tutaj mamy? Poza kretami, to mamy tutaj grabie. I tam chyba piesek jest, dobrze widziałem? Tak, jest piesek, dobra. Tak więc teraz musimy wziąć koci przysmak i zacząć skakać tutaj. Teraz mnie zastanawia jedna rzecz, gdzie jest kluczyk? A nie, kluczyk ja zbierałem. No właśnie. Kurde. Jezu. Czasami w tej gierce to jest niestety problem, że możesz tak się, brzydko mówiąc, zajebać gównem. No i co? Mamy 3x3, 100 na 100 i poziom zaliczony na 100%. Elegancko. Możemy sobie stąd już wyjść, moi drodzy. I to jest nasz exit, czyli po prostu taki dywan z mordą Jasia. Wciskamy kółko i mamy level zaliczony na 100%. Tak więc bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba, jestem zadowolony. Żeby nie było, że tak tylko gadam, że jestem zadowolony, a tak w rzeczywistości nie jestem. No i dobra, pierwszy poziom mamy sobie zaliczony. Elegancko, wydaje mi się, że całkiem fajnie nam poszło. Czyli to był poziom pod nazwą, jak on się nazywał? The Hunt Begins. A tu mamy Mr. Wicked Back Garden, czyli Pan Wicked wraca do ogrodu, coś takiego. I tutaj możemy sobie wejść. Tak więc w następnym odcinku zmierzymy się z tym poziomem. I jeżeli starczy nam czasu, to zabierzemy się jeszcze za tamten poziom. A później odblokujemy sobie drogę do kanałów. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. W sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Ponieważ czemu nie? Jeżeli wam się oczywiście mój content podoba, zapraszam do socjali, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord i tak dalej. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu.